Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Przed tym wyjazdem z takim niedyskretnym pytaniem, bo głos chorzowskiego ludu ma pewne wątpliwości, ponoć Ruch nie chce awansować. No większej głupoty nie słyszałem, ale doceniam tutaj troskę wszystkich. No jak możemy nie chcieć awansować? No tego sobie nie wyobrażam w ogóle sytuacji, żeby klub istniał po to, żeby nie grać, nie wygrywać. To się mija w ogóle z celem, także tutaj... Nie byłoby chyba nas tutaj, nie? Żeby no dokładnie, takie... no, tutaj, no, nie, nikogo by w klubie nie mogło być, który by nie chciał wygrać meczu albo nie awansować. Także tutaj na pewno wszystko się robi w tym kierunku. Wspierajmy chłopaków, chcemy awansować. I razem po zwycięstwo, obyśmy na koniec sezonu celebrowali ten awans i tak jest cel. Jak to dzisiaj będzie, panie trenerze? Gorące mecze przed nami. No, musi być dobrze. Inni grają pod nas, czy my zagramy pod siebie? No właśnie, najwyższy czas, żeby wygrać. No. Na pewno te ostatnie tygodnie nie jesteśmy zadowoleni. Myślę, że ważne dla takiego podejścia mentalnego też byłoby to, żeby tu w końcu wygrać. No i dla kibiców, bo tyle teorii spiskowych, co się wylało ostatnio, panie trenerze, to ja nie widziałem dawno. Teorie spiskowe, ja myślę, że to ci, którzy nie chciałbym tu jakichś słów użyć, ale ktoś, kto naprawdę... No trzeba mieć zupełnie, nie mieć pojęcia o sporcie, żeby wypowiadać się w ten sposób. To jest tak, jakby nikt nie mógł mieć gorszych dni, jakby nikt nie mógł mieć jakiegoś dołka. Drużyny, które wychodzą na boisko, też chcą z nami wygrać, są na nas podwójnie zmobilizowani. Niech ten jeden z drugim, który to pisze, niech wejdzie do szatni i im powie, że oni nie chcą awansu. To... Jak się Ruch Chorzów nastawia na Olimpię Elbląg, na tego trudnego przeciwnika? No, chcemy coś zrobić, żeby to wyglądało lepiej niż ostatnio. Wiemy, są strasznie wysocy, nie? Także trzeba unikać starych fragmentów, bo to mają bardzo groźne. Rzut z autu, rzut rożny, rzut wolny, to wszystko są na pewno... No, choćby drużyna koszykarzy, nie? A nie piłkarzy tutaj. No są wysocy, muszę przyznać, ale no, trzeba... Nie strzelają mało bramek, my mało tracimy, oby się nie skończyło 0-0. Chcielibyśmy na tą jedną bramkę być lepsi, nie? Najwyższa pora. No siema, kapitanie. Podobno nie chcecie awansować. No, skąd też? Ja się boję takie zadawać pytanie, bo wiem, jaka w was jest złość, jak to czytacie, pewnie, nie? No jest, no co zrobić, no. Każdy ma swoje gdzieś jakieś tam przemyślenia, oczywiście one są trafione, jeżeli o to akurat chodzi, no ale... No co, no, ja staram się akurat nie czytać za dużo. Też doświadczony też, nie? Zawodnik. Komentarzy i też polecam chłopakom zawsze, żeby stronili od czytania takich rzeczy. Ale myślę, że no, nie każdy tak podchodzi do tego, szczególnie młody po jakimś dobrym meczu, to myślę, że wiadomo, fajnie jest przeczytać coś miłego na swój temat, ale no akurat teraz jest taki moment, że to nam w niczym nie pomoże, a mówię, no takie insynuacje, które nas osobiście też oczywiście dotykają, to myślę, że lepiej, żeby pewnych rzeczy nie wiedzieć, skupić się na swojej robocie, przygotować jak najlepiej do meczu każdego i próbować się odkuć, bo wiemy, że teraz akurat wpadliśmy w lekki dołek, ale wiemy jak z niego wyjść, mamy na niego plan, także spokojnie, nie jest powiedziane, że będziemy dzisiaj akurat już w optymalnej formie, ale ta forma ma przyjść na najważniejszy moment sezonu i jestem przekonany, że tak będzie. Siemanko. Nagrywaj mnie, człowiek. Ty jesteś ostatnio głośno o tobie. W wielu aspektach. No właśnie. To już wystarczy, przynajmniej w kulisach, żeby mnie nie było. Nie, mokry, no. Jak cię złapałem, to wiesz, możesz parę plotek zdementować, że niespecjalnie tego karnego tak nie strzeliłeś. Chciałem boję ci takie coś powiedzieć. Jak to znosisz generalnie to wszystko? No dużo pozytywów też sam podziękowałeś, też no bo mocne wsparcie otrzymałeś. No na pewno, to było bardzo miłe. Bardzo miło się czytało te pozytywne jednak komentarze. Mhm.
porównaniu do tych jakichś, nie wiem, jakichś takich abstrakcyjnych w ogóle głosów. Kowal, skąd się znacie? Tradycyjne pytanie. Ja go nie znam. Tradycyjna odpowiedź. Czyli ty tylko szukasz po prostu kolegów. Ja po prostu zaczepiam jakichś takich, których napotkam i rozmawiam z nimi po prostu. Nie, ale sobie... ze Stalowej Woli. A, dużo masz tych chodził tam po lewej stronie, wiesz? Dobrze grał tam, bardzo. Dobrze grał? No, ciepiłem się, że tam później nigdzie nie poszedł, co nie? No do ruchu poszedł. Dobry miał taki sezon, no ale to później, myślałem, że od razu gdzieś tam pójdzie. Widzisz? No, także nie podpłaciłem, nie podpłaciłem, nic mu nie, nic mu nie obiecałem. Parę razy mi tam rzucił, coś strzeliłem, także no, fajny chłopak. No. Umieję pod kamery ty. No, no wiesz. Lata, wiesz, lata szkolenia, nie gościa. Twojego, tak? Właśnie, podobno wyszkoliłeś naszego maturzysty, Tomka Wójtowicza. No, powiedział w wywiadzie, nie wiem, czy widziałeś. Tak, musiałem z nim przeprowadzić kilka lekcji, bo naprawdę miał braki, ale na szczęście wszystko się udało i wiesz... Zobaczymy, jak będą wyniki. No, z tego co wiem, to dobrze, dobrze mu poszło. Z jakiego przedmiotu? Z każdego. Co ja się pytam? Słuchaj, główny przedmiot życie. To studiujemy cały czas, słuchaj. Jak się tego nauczysz, to ze wszystkim sobie poradzisz. Panowie, co tu sobie? Może zapytam u źródła. O co? Bo ruch podobno nie chce awansować. Widzę, przegrywa 2-0 teraz. Też nie chcą awansować? Nie wiem. Nie, nawet nie będziemy tego komentować, bo mi się wydaje, no zresztą wydaje się, takie są fakty, że my w tym sezonie nie spadliśmy poniżej trzeciego miejsca, ani na chwilę. Więc mówienie o tym, że ruch nie chce awansować, albo że nie wiem, nie awansujemy, bo nie ma kasy. Jak nie ma kasy? No przecież w pierwszej lidze jest większa kasa, dlatego chcemy tam iść. No, po to, żeby móc się jakoś dopiero utrzymywać. Ci, co będą chcieli, zawsze będą szukali jakichś teorii spiskowych. A my robimy swoje i walczymy jeszcze kilka meczów przed nami. Cel jest jeden. Liczę na to, że będzie walka, że się wszystko uda po naszej myśli. Będzie walka, Artur Goda, że będzie walka. No, tak my tu przyjechali po to, żeby gryźć litrowo. Bo my nie możemy się poddawać. Ruch się nigdy nie poddaje. Dobrze, musimy patrzeć na siebie jeszcze. Dopóki piłka w grze, 9 punktów do zdobycia, to musimy o to walczyć. Andrzej Nazwiskowi? To ta legenda. Bohater pewnego wydarzenia, że wielu kibiców Ruchu Chorzów się ucieszyło wtedy, nie? Tak. No jeszcze jedno. No właśnie. Tam kibice równo w tym mieli jakąś paczuszkę wysłać. Nie wiem, czy coś dotarło, czy nie. Którą częścią to strzeliłeś? Na środek czoła, środek. Nie, no wiesz, tak pasji, kurwa. Szkoda tylko, że finalnie dla waszej drużyny to nic nie dało, nie? Szkoda, no, ale co takie życie, nie? No, ale co się... Tak się tworzą legendy, no. Czekam na paczkę, nie? Ty jako piłkarz, no młody bądź, tak? No powiedzmy. Jeszcze młody. Ale radzisz sobie z taką presją komentarzy? Z tym wszystkim, co się czytasz? Nie. Raczej staram się od tego odizolować, że tak powiem. Mm-hmm. Ale my jesteśmy bojowo nastawieni, no i co? No i zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Na pewno boisko nie jest może najlepsze dla nas, ponieważ my lubimy się długo utrzymywać przy piłce i kreować sobie sytuacje. Tutaj myślę, że będzie taki mecz walki przede wszystkim. No ale zobaczymy, jak to będzie. No, liczymy na pewno na korzystny wynik, aby odczarować, powiedzmy, tą słabą serię. I niech się dzieje, nie? Niech się dzieje, bo wielkie mecze przed nami jest. No właśnie. No, przede wszystkim każdy mecz trzeba traktować tak samo, nie? Do każdego podejść tak samo. Myślę, że jesteśmy dzisiaj na pewno bojowo nastawieni. Życzek mądrzego do, nie? Dokładnie, bo tego się uczę. Szukam i się uczę, nie? No, tak. No, a mało od kogo, nie? A, idziemy tam, no? Bogiem po zwycięstwo! Kto wygrał? Nie daj!
nic, status quo, nie? Tak, niech ktoś powie, że nie chcieliśmy. Szkoda tego Bedi, nie? Chcieliście, kurde, była walka. Sytuację można było wykorzystać. Szkoda, no ale szanujemy, nie? Przy innym wyniku kasy tak by nie bolało, nie? No. Dobra, dalej wszystko w naszych nogach, no po tych dalej, wynikach no, dzisiejszych dalej. Dalej, kurde, no. Jest pewnie dosyć, no jak miałem taką okazję, nie? No. No i nic już nie zrobimy, no. Walczymy dalej. Że przyjechaliśmy, żeby grał. A wy kiedy mieliście okazję? Nie mieliście. Nie. Mijaliśmy się. Mijaliście się w Chojnicach. Ale znamy się. Co, jako zawodnicy? No właśnie. Tak? Przegraliśmy na siebie. A, kiedy? W Krakowie. O? Raków, Olimpia Grudziądz, czy w Lechii? No, Lechia to z Ruchem chyba. Z Ruchem, no. Lechia. Faktycznie. Na Lechii 2-1 wygraliśmy. Wtedy chyba. Co taka zadyma była, taka chyba. No. Co ten strzelił, Jezier strzelił, Bączek wychodził, złapał. A pęki czerwoną, pęki czerwoną dostał. Pęki dostał czerwoną. A pęki czerwoną co dostał, tak. I my w dziesiątkę, Wojciech strzelił z Wolnego. Z Wolnego. 1-0. 1-0 i przegraliśmy. Śródfa strzelił i Wizak. Ogromna szkoda, bo dzisiaj uciekła nam ta szansa na awans bezpośredni już tak definitywnie. Natomiast cel się nie zmienia, walczymy dalej. Mamy baraże przed sobą i na tym się skupiamy. Odpocząć, zregenerować się, dojść do zdrowia i na pełnej wchodzimy w pierwszy i miejmy nadzieję w drugi baraż przy pełnym stadionie. Miejmy nadzieję, że to trzecie miejsce utrzymamy i walczymy, bo po to zapierdzielaliśmy cały ten rok i ten czas odbudowy. Właśnie po to, żeby iść znowu do przodu. Tego chcemy cały czas, konsekwentnie, powolutku, z zimną głową, ale chcemy iść do przodu. Johan Cruyff kiedyś, jako trener Barcelony, ktoś go zapytał przed sezonem: Johan, czy Barcelona zdobędzie mistrzostwo Hiszpanii? A Johan Cruyff powiedział: nie wiem, czy zdobędziemy mistrzostwo Hiszpanii, ale na pewno będziemy o to walczyć. To samo możemy powiedzieć czystym sumieniem, patrząc tobie w kamerę i tysiącom naszych wiernych kibiców, że nie wiem, czy awansujemy, ale na pewno będziemy o to walczyć. To, że nam się zdarzają słabsze momenty, komu się nie zdarzają. Dzisiaj potrzebujemy nie hejterstwa, nie narzekactwa, trochę szacunku do tych chłopaków, którzy przed sezonem byśmy brali w ciemno to trzecie miejsce. Uszanujmy to naprawdę, bo jest to się samo nie zrobiło, to naprawdę trzeba było zapieprzać, żeby to osiągnąć. Dzisiaj potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy wiary w to, że razem idziemy po to. Nie powiem, że nam się należy, ale po to, na co pracowaliśmy cały sezon. I to jest cała prawda, nie ma innej prawdy. Jeżeli cokolwiek, mówię to po raz, nie wiem, który, w tym klubie, jeżeli cokolwiek w tym klubie będzie się działo złego, to my z Marcinem na 1000%, 1920% pierwsi to powiemy. I tyle. Nie ma nic innego. Zrozumiałe jest dla mnie to, że przez tyle lat dziadostwa, które było w klubie i różnych dziwnych rzeczy, które się działy, kibice mają tą traumę i każdy taki mecz, który nam nie wyjdzie w słabym stylu, od razu gdzieś tam odnawia te wszystkie problemy, które każdy ma w głowie. Dzisiaj nie jesteśmy najlepsi i popełniamy wiele błędów, ale no, na pewno nie można nam zarzucić tego, że robimy zawoz na naszych kibiców, braci po szalu, bo na to nie pozwolimy. Zależy nam bardzo na tym awansie. Zrobiliśmy i robimy cały czas wszystko, żeby to się udało, a czy wyjdzie, no to tak jak Marek powiedział, boisko zweryfikuje, trzymamy kciuki, wierzymy, że to się uda i was też prosimy o wsparcie.